No cześć. Pewnie trzeba podsumować ten listopad. Jak widać, aura dopisuje. A ile to ustrojstwo wzięło? No, póki co działa, jak zwykle. Dało sobie radę przy mrozach minus 12. I powolutku działa i grzeje cały mój dom. A co tutaj słychać? A tak mniej więcej słychać. Minus dwa. W domku. No to mamy zużycia. Zużycia tutaj w tym miesiącu. Ja może powiększę. Jak widać, trochę się włączała, wyłączała, bo nie miała potrzeby. Ja mam pompę przewymiarowaną. Tutaj jest, już działa praktycznie cały czas, no z różnymi mocami. Natomiast inne rzeczy, które Was mogą interesować, to wykres temperatur. Tutaj mamy czarna kreska, to jest ciśnienie. Niebieska kreska, temperatura, tylko że to jest no, taka nie do końca prawidłowa, bo maksymalnie spadło mi wtedy do minus 12, a on wyłapał tylko według tutaj średniej minus 7 raptem. No a pomarańczowa kreska to jest wilgotność. No i wiadomo, że im wyższa wilgotność, na przykład tutaj, to tym więcej mamy defrostów. Szybciej się parownik zatyka. A tutaj mamy już pobory pompy. Zaczęliśmy miesiąc od wartości na liczniku 1353,5. No to piszemy. 1353,5 minus, jest to dniem 1 listopada. A ostatniego listopada patrzymy wskazanie licznika. To daje 578,5 kW w listopadzie, co daje nam dziennie 19,28 zużycia dziennego. Średnia temperatura w miesiącu, już Wam liczę, jest 6,3 stopnia, ale jeżeli byśmy policzyli ostatni czas, to znaczy ostatni powiedzmy około tygodnia, no to temperatura już spada poniżej 1 stopnia średnio dziennie. Czy to dużo, czy to mało w tym miesiącu? Ciężko powiedzieć, są różne opinie. Jedni na forum mają po 200-300 zużycie, drudzy mają po 1500, czyli uważam, że nie jest źle. Ja mam stary dom z lat 80., okna dwuszybowe. W innych filmach mówiłem, to jest po obrysie 12x12, więc stara kostka. Dodatkowo, no oczywiście mam rolety, które zasłaniam na noc, to też dość dużo daje. Ocieplony z zewnątrz 16 cm, na stropie, przepraszam, z zewnątrz 15, na stropie mam 16 cm. Tutaj styropian, zwykły, nie żaden tam grafitowy. Każdy musi to ocenić według siebie. No ja mam jeszcze piwnicę nieocieploną, nieogrzewaną. To też myślę ma znaczenie jakieś. Tutaj mamy wykres z dzisiaj, czyli z 2 grudnia. W nocy coś sobie podbiła temperaturę, a potem już idzie
całym mniej więcej poborem podobnym cały czas. Przy temperaturze zewnętrznej obecnie około minus tam 1, minus 2, waha się ta temperatura, ale mniej więcej tak to wygląda. Myślę, że ktoś może sobie porównać to do siebie, ale tak jak komuś odpisywałem, dom ten sam w różnych miejscach Polski może mieć inne parametry i nawet to, że stoi w mieście między budynkami, a na wsi identyczny dom, identycznie wykonany, ocieplony, może mieć różne pobory energii. Pozdrawiam Was, do usłyszenia.